Londynie, słuchajcie, i zbliżają się święta. Każdy youtuber ma ten kalendarz adwentowy. W ogóle chciałam kupić kalendarz adwentowy, taki no, na siłowniany, jakieś batony proteinowe, jakieś odżywki, jakieś może małe gadżety siłowni, ale wyobraźcie sobie, że w całym otchłani internetu był tylko jeden kalendarz firmy, nie pamiętam już jakiej, który był wyprzedany. Więc postanowiłam, że pójdę sobie kroczkiem dalej na kalendarz adwentowy kosmetyczny. I tym oto sposobem mam ten kalendarz ze sobą. Słuchajcie, chciałam go już otworzyć, ale mówię nie, zapakowany jest tak ładnie, że otworzę go razem z Wami. Dobra, więc w środku mamy kopertę z napisem Merci, bo ogólnie cała firma pochodzi z Francji. W ogóle, jakbyście przeczytali tą nazwę, to są pierwsze kosmetyki tej firmy, więc będziemy ją testować, ale jakbyście to powiedzieli? Loactin, Losfitan, Leocante, Tan, L'Occitane, L'Occitan, Rena, nie wiesz. Więc musiałam to zgooglować i tą nazwę firmy czyta się L'Occitane. Więc L'Occitane przesyła Wam kopertę niezaklejoną, więc możecie potem jeszcze użyć. Z invoice'em, czyli to jest rachunek za to, z trzema próbkami, które wybieracie sobie sami ze strony. Kalendarz sam w sobie wygląda tak i tu macie wstążeczkę, bo ten kalendarz jest otwierany tak. Ten kalendarz już pachnie przed otwarciem. Mamy cudowne 24 okienka i dzisiaj otworzymy 19 z nich. Widzicie, krajobraz jest miejski, tutaj idzie sobie pani z L'Occitane pudełeczkami. Ona idzie do L'Occitane, nie, wyszła z L'Occitane sklepu, chórek radosnie sobie śpiewa, to są jakieś dzieci. Ogólnie grafika bardzo ładna, także zabieramy się za... Ten balon jeszcze tak mi się trochę z Kapadocją kojarzy. Ale jest motyw świąteczny, bardzo dobrze. Wszystko jest super. Zabieramy się za otwieranie. Więc zabieramy się za otwieranie. Gdzie jest jedynka? Jeden, jeden, tu. Taka duża. Wiecie, aż mi trochę przykro, że cały musimy otworzyć. To mamy. Chociaż nazwy kosmetyków są po angielsku. I to jest mousse do ciała, żel pod prysznic. Wam drzewko czereśniowe zakwitło. A jak wiecie, a może i nie wiecie, moi rodzice mają sad i mamy też czereśnie w domu, więc rzetelna opinia, smakuje, znaczy nie smakuje, pachnie jak fajne takie właśnie świeżo zakwitnięte drzewka czereśni. Troszkę słodszy zapach, taki w sam raz pod prysznic wieczorny. Drugie okienko, otwieramy. Fajnie właśnie się tak otwierają, łatwo te pojemniczki. Do rąk. Zaraz zobaczymy, jak on pachnie. I słuchajcie, jak takie połączenie kremu Nivea z kremem Dove. Tak kremowo, a jednocześnie lekko. W tym okienku mamy mydło. Nie wiem, czemu pomyślałam, że to ciastko. Całkiem spore objętościowo. Zaraz zobaczymy, jak ono pachnie. Pachnie, wiecie, takim cynamonem trochę. I migdałami, i jakieś orzechy tu wyczuwam. Na pewno cynamon i na pewno jakieś korzenne. Tak, tutaj macie napisane. Są w środku płatki migdałów w tym mydle. Mydło samo w sobie. O, patrzcie. Jest dość jakościowo dobre. Jest tutaj wytłoczoną nazwą firmy, jak w drodze wiecie, L'Occitane. Z migdałami. Uwielbiam orzechy. I to mydło pachnie cudownie. Czwóreczka. Otwieramy. Co to jest? Jakaś niepodpisana buteleczka. A dobra, tutaj mamy. To jest body lotion, czyli takie lotion do Twojego body. Czyli jak masz body, to musisz mieć lotion. Czyli po prostu balsam do ciała. Zaraz zobaczymy, jak to pachnie. Trochę wypadło. To jest, wiecie co, zapach takiej trawy cytrynowej, limonki, mięty, ogólnie taki świeższy zapach. Verbena body lotion, czyli coś z werbeny, jakieś ziółko, ale zapach jest właśnie taki, taka limonka, trawa cytrynowa, bardzo ładny zapach. I zobaczcie, tu mi się od razu ten
balsam w targ. Jak tak go dotkniecie ręką, on nie klei się, czyli bardzo fajnie się wchłania. I ogólnie, no, dobre. To już jest testowane. Co do innych produktów jeszcze Wam dam znać, ale to jest bardzo fajny balsam. Kienku mamy... Zobaczcie w ogóle, jakie te tubeczki są ładne, takie estetyczne i... O dobra, tą stronę. To jest znowu krem do ciała. Słuchajcie, znowu krem do ciała. Tutaj widzę jakieś poziomki. Piwonia, dobra. Wszędzie widzę jedzenie dzisiaj. I słuchajcie, to pachnie jak taka piwonia. Z drugiej strony bardzo delikatny i kwiecisty. I taki trochę, widać, że to jest zapach perfumowany. Ale nie jest taki drażniący, więc możecie spokojnie jeszcze po tym popsikać się swoją wodą toaletową i będziecie ładnie, będziecie pachnieć jak taki kwiatuszek, taka piwonia. Swoją drogą nie wiedziałam, że piwonia tak wygląda, no ale okej. Okay. Szóstka. Gdzie jest szósteczka, proszę Państwa? 5, 6. W rogu. O, tutaj panią naruszyliśmy lekko. A co to? Ale ładne. To jest odżywka. To jest odżywka Après Shampooing, czyli po szamponie nakładacie odżywkę. No tak, jakbym nie wiedziała kiedy. Ciężko mi określić ten zapach. Jest lekko słodki, lekko taki ziołowy, ale nie aż tak bardzo. To jest na przykład naprawdę leciutki taki zapach zioła. Dobra, musimy trochę przyspieszyć, więc otwórzmy dwa naraz. Jedziemy z 7 i 8. 8 jest obok 5, bo czemu miałyby być obok 7? Pod 7 był znowu lotion. Ten pisze z kolei, że jest ultra rich, czyli na maksa wypasiony. Zaraz zobaczymy, jak on będzie pachniał. Fajny, taki ładny, łagodny, kosmetyczny zapach. Tutaj z kolei mamy... Ten krem jest Light Comforting Cream, czyli on da Wam taki lekki komfort. Zależy, gdzie go zaaplikujecie, prawda? Zobaczmy jeszcze, jak on pachnie. Ten krem jest stricte razem z tym, bo mają, w sensie rzeczywiście mają podobną szatę graficzną i mają podobny zapach. I oboje mają w sobie masło shea. Ten ma 15%, a ten ma 5%. Bardzo fajne. Następne jest okienko 9. Gdzie jest otwarcie? Jest. To jest, słuchajcie, znowu szampon. Tylko czemu najpierw oni dali nam odżywkę do kompletu, jak najpierw się daje szampon? To zobaczmy, jak on pachnie. Pachnie, ma w sobie trochę olejku lawendowego, można wyczuć. I na pewno gamą kolorów, jeżeli można tak to powiedzieć, będzie pasował do tej odżywki. Fajne ogólnie są wymiary tych próbek, znaczy tych kosmetyków, bo możecie je zabrać ze sobą na siłownię, na basen, do samolotu, wszędzie. O, kolejne mydełko. Wiecie co, od razu lubię tą firmę, bo jest tak ładna, estetyczna, jednocześnie prosta sama w sobie, że... To ogólnie mydełko jest Soap Verbena Leaves, czyli mydełko z liśćmi z werbeny. Na pewno będzie pasowało z tym olejkiem. Widzicie? Myć tym mydełkiem, a potem nim lotionem wysmarować. Pachnie cudownie. Znowu taki rześki, więc zapach przez taki dający się wyczuć limonkowo-miętowo-trawa cytrynowa zapach. Więc takie połączenie stosowałabym rano, na to, żeby pobudzić ciało do działania. 11 mamy w samym rogu. Przybliżmy. Znowu widzę, że to będzie coś do kompletu. Dobra, to jest shower cream, czyli krem pod prysznic. Znowu ultra rich, czyli to będzie szło do tej gamy kosmetyków. Jak widzicie, fajnie wszystko jest tak przemyślane, bo macie i krem, i lotion, więc tym możecie się umyć, a tymi dwoma natrzeć, no, po kąpieli. Znaczy, no, wklepać krem, nie wiem jakiego czasownika używacie, żeby to opisać. Zaraz powąchamy. Pachnie bardzo podobnie jak poprzednie dwa. Jest takie lekko rzadsze, jak widzicie.
O, lekko rzadsze. Możecie się tym swobodnie umyć. Niby to jest takie małe, ale ciężko mam je znaleźć ten numerek. Jest, 12. W samym tutaj rogu. Ale to jest, słuchajcie, przemyślane wszystko tak, żeby poszukać, żeby znaleźć, wykopać. Po prostu czuję się jak przedwczesne święta. Tyle rzeczy naraz otwieranych. Dobra, to jest krem do rąk i do paznokci. Czyli podejrzewam, że do tego obszaru tutaj, pomiędzy paznokciem, skórką a dalszą częścią ręki. I pachnie, słuchajcie, bardzo podobnie jak to mydełko. 13. Szczęśliwy numerek jest tutaj. Tu zmacamy, gdzie jest wejście. Ups, 15 otworzyłam niechcący. Przybliżmy. Słuchajcie, wszystko po francusku, więc zgaduję, że to jest jakaś kostka do kąpieli. 14 jest też dość całkiem przepaśna. To jest shower gel. Verbena shower gel, które możecie na pewno użyć z tym mydełkiem i z balsamem. 15. O, pomadka do ciała. Relaksujący żel pod prysznic. L'Occitane wie, jak Cię umyć, jak Cię nakrymować. To jest takie mocniejsze. Ten żel, on jest relaksujący, ale pachnie dość mocno. Pachnie takim anyżem, trochę goździkiem. Pani w okienku nam mówi: otwórz mnie, otwórz. Zobaczcie następne okienko, jakie ono jest duże. Niby ta tablica cała ogólnie wydaje się mała, ale te okienka są dość spore. Już wiem. To jest ekstra łagodne mydło. Nie będę go otwierać, bo też tego zatrzymać na potem. Też te zapachy wszystkie się bardzo mieszają ze sobą. Był kiedyś takie mydło Kajtek, jak byłam mała, i to podobnie pachnie jak ten Kajtek. Zapach mydełka faj, że było takie proste, łagodne mydełko. Dobra, więc to na tyle z dzisiejszego otwierania okienek. Otworzyliśmy ich 19, zostało jeszcze 5. Mam nadzieję, że to też będą fajne rzeczy. Jak widzieliście, kalendarz sam sobie jest przemyślany, bo produkty przychodzą w takich właśnie setach, że możecie je ze sobą łączyć. Też one nie są jakieś małe, są dość okaźne, jak na przykład to mydło. I moje wrażenie, jak dotąd, jest no... zmiotło mi głowę. Dajcie znać w komentarzach u dołu, czy mieliście kosmetyki z tej firmy, jak Wam się stosują. Ja też na bieżąco będę tych kosmetyków wszystkich używać i będę Wam dawać znać. Firma nie jest dość tania, bo za ten kalendarz zapłaciłam około 40 funtów, ale uważam, że warto, bo kosmetyki są estetyczne, jak na taki malutki kalendarzyk, to opakowania są dość fajne, takie podręczne. I no, co tam jeszcze? A! Dajcie znać w komentarzach u dołu, czy Wam się filmik podobał. Co chcecie widzieć w kolejnych vlogbasach, bo jak zauważyliście, rozszerzyłam trochę swoje horyzonty. Wkradło się na ten mój kanał takie trochę beauty products, beauty elements. I zostawcie łapki w górę. Naprawdę dla mnie to jest wielkie wsparcie. Dla Was to jest chwila, a ja się potem cieszę, że a, podobał mi się filmik. Na tym zakończymy dzisiejszego vlogmasa. Aha, paczki z giveaway już do Was idą, zostały w poniedziałek, czyli wczoraj. Także spodziewajcie się paczek, buziaki, do zobaczenia w następnym vlogmasie. Cześć!